Tak cudownie kremowa pasta jajeczna, że jej się nie oprzesz. Zapraszam na odcinek. To co, robimy naszą pastę? Ale najpierw, zanim zrobimy pastę, poproszę Ciebie, abyś zasubskrybował kanał, a nie tylko oglądał. Pamiętaj. Teraz przedstawię bohaterów. Majonez, kukurydza, szczypiorek, ogórek kiszony, koperek, jajka, cebulka i trochę jogurtu. No i cóż, lecim, jak to mówią na Szczecin, tak? Wkładamy sobie jajeczka do miseczki. Dajemy majonezu. I to sobie zblendujemy. No to dużo nie, bo majonez jest tłusty. Zblendujemy sobie jajka. Tak wyglądają nasze zblendowane jajeczka. Teraz sobie blender odstawimy. Oczyścimy sobie go troszeczkę z tego, bo tutaj jest dużo tych jajek z tym majonezem. O tu. I resztę składników będę dodawała i mieszała ręcznie. Dobra. O, kochani, jak zawsze. Jeszcze nie przedstawiłam tuńczyka. I teraz tak, no to po kolei sypiemy sobie. Koperku, cały koperek. Szczypiorek. Cebulka. Ogóreczek kiszony, troszkę kukurydzy, nie będę łyżki brudzić, o, i tuńczyk. I to, moi drodzy, wszystko wymieszamy, a jeszcze dodamy jogurcik. Tutaj mamy trochę jogurtu. Żeby takie kremowe było, takie, tak? Tak, no. To będziesz dodawała proporcjonalnie jogurtu, tak? No, tak na razie dodam łyżkę. Aj, kochani, zawsze zapominam o pieprzu i soli, nie? Do smaku. Już dajemy sól. I dajemy pieprzek. Dobra. Teraz sobie to wymieszamy i zobaczymy, jaka to będzie, jak to się nam ładnie połączy. Moi drodzy, tak wygląda nasza sałatka, którą... Pasta. Ach, ciągle się mylę. Którą najsmaczniej będzie zjeść na grzance. Ja tą grzankę przygotuję i wtedy się na koniec zobaczymy. Dobrze. Tak wygląda nasza pasta na grzankach z chleba. No co, przypada teraz spróbować. Zjeść, a nie spróbować. Rozkoszujące jest to gotowanie, wiecie? Szczególnie z naszą rodziną, Januszy i Kondolizą.